Hapag-Lloyd właściwie jest czymś nowym na naszym rynku, ale nie do końca. Mam taką historię ciekawą, bo właściwie statki Hapag-Lloyd były budowane w naszej stoczni, gdańskiej stoczni, x lat temu, więc no, historia też właściwie sięga dużo dalej. Branża morska jest bardzo ciekawa dla mnie. No i znowu operacje, tak? Zajmuję się tymi operacjami tutaj, produktami, które wspierają operacje. Wydaje mi się, że ciekawszych projektów obecnie no na pewno na rynku trójmiejskim nie ma. FIS, Fracht Information System, jest to platforma produktów, właśnie wspierająca łańcuch dostaw. Jednym z produktów, na który patrzymy, jest to Port Terminal Operations. Ten produkt monitoruje przeładunek. Ważnymi elementami, które jakby trzeba wziąć pod uwagę, to jest to, czy na przykład mamy tak zwany transshipment chociażby. Czy ten kontener wyładowany ze statku idzie od razu na inland transportation, transport lądowy, czy też jest przeładowany na kolejny statek i wędruje sobie dalej, prawda? No bo wysyłając towary w kontenerze z Warszawy, na przykład chcemy je wysłać do Ameryki Południowej, zazwyczaj jest to kilka etapów. To nie jest tak, że ten statek płynie bezpośrednio z Gdańska czy Gdyni do Ameryki Południowej, tylko właśnie jest to cały szereg operacji, które dzieje się po drodze. Ta informacja zwrotna od użytkownika końcowego, jak coś funkcjonuje, ale nie tylko, jakby współpraca z nim właśnie na miejscu, chociażby właśnie w tym, na tym terminalu portowym. Ta taka naoczna obserwacja tego, jak wyglądają operacje przy użyciu naszych produktów, no to myślę, że to jest takie najbardziej fizyczne doznanie, jeżeli chodzi o realizację oprogramowania. Ja pamiętam takie sytuacje, gdzie ktoś pytał mnie w rodzinie, czym się zajmuję. Czasami ciężko jest opowiedzieć o tym oprogramowaniu, to co ono robi, prawda? W tym przypadku no, mówimy o takich bardzo namacalnych efektach pracy, bo widzimy, prawda, w systemie ten kontener, który gdzieś podróżuje sobie z punktu A do punktu B, ale też widzimy go na miejscu tutaj lokalnie, w Trójmieście. I oto ten nasz kontener właśnie zjechał ze statku, jest przeładowywany i wędruje dalej. Obecnie rolą, jaką mam w zespole, to jest to właściciel produktu i myślę, że pozostaniemy przy tej jednej roli. To znaczy ja jestem daleki od nazywania ról, jesteśmy zespołem, pracujemy nad produktem i w tą stronę raczej idziemy, żeby traktować zespół jako całość. W całej firmie używamy rozwiązań chmurowych, m.in. AWS. My, przystępując do nowego projektu, zawsze wybieramy najnowsze rozwiązania i najnowsze dostępne usługi, jakie tam są na nasze potrzeby. Jeżeli właśnie zależy komuś na budowaniu produktu, na tej wartości biznesowej, na końcowym użytkowniku, gdzie technologia właściwie jest no, narzędziem do realizacji tej wartości biznesowej, to ja myślę, że to jest to miejsce. Na pewno jestem szefem, z którym można pracować jakby przy różnych projektach, w różnych miejscach, gdzieś zbudować relacje, zdecydowanie. Lubię lekką improwizację. Raczej jestem niepoukładany, chociaż kiedy trzeba, no to wtedy jestem w stanie się zorganizować.